zadajecie mi pytania w wiadomościach prywatne. No dobra, jak zacząć siebie kochać? Jaki jest pierwszy krok? Wiecie, jaki jest pierwszy krok? Pierwszy krok to jest ten, którym już zadajecie sobie pytanie, jak się kochać. Bo to znaczy, że po pierwsze, interesujecie się sobą. Poświęcacie sobie czas. I że zaczynacie się sobą opiekować. Więc właśnie zaczęliście już o siebie dbać. I zaczęliście siebie kochać. I co dalej? Jak wam powiem, że nic, to uwierzycie mi? Gówno mi uwierzycie. Jesteście przyzwyczajeni do tego, żeby ciągle coś robić. Robić. Bo tak nas nauczono, że jeśli nic nie robimy, to znaczy, że nie będzie efektu. Jakiego efektu? To się wszystko samo dzieje. Jak to się samo dzieje? To co, jak nie pójdę do pracy, to będę miał pieniądze? To nie o to chodzi, bo oczywiście to nie jest takie zero-jedynkowe. To chodzi o to, że zobaczcie, ile energii wkładamy w to, żeby udowodnić sobie, że mamy kiepskie, nieszczęśliwe życie. To jeśli robimy sobie krzywdę, ciągle mamy na swój temat irracjonalne myśli, po których czujemy się źle, no to co trzeba zrobić, żeby się poczuć lepiej? No kurde, przestać myśleć, czyli tak naprawdę nic nie robić. Jeśli wykonujecie jakąś czynność źle, no to po prostu zaprzestańcie robienie tej myśli i będzie pozamytane. Oczywiście nawyk krzywdzenia siebie mamy przeogromny, no bo jeśli ktoś nas tego nauczył parę ładnych lat temu, no to oczywiste jest, że dzisiaj chcemy to odtwarzać. Zrobiło się ciepło, można czapeczkę zdjąć, że chcemy to odtwarzać i już. To jak jest z tym kochaniem siebie, jak zacząć? Tak jak powiedziałem, że jeśli już się zastanawiacie, jak to zrobić, to tak naprawdę uwierzcie mi, że to jest właśnie początek. To jest właśnie ten początek. Potem oczywiście nawykowo się wejdzie, no dobra, pójdziecie, nie wiem, na terapię, spotkacie się z ludźmi, którzy coś już ze sobą robią, poczytacie fajne książki i tak dalej, i tak dalej. Mogą się pojawić dwie myśli. Pierwsza myśl, no tak, na innych to działa, ale na mnie nie działa, bo jestem zjebany, jestem psychiczny, ja już muszę być taki popierdolony, ja już muszę być taka głupia i tak dalej. To się nie zmieni. To jest bardzo silne. Ja tak samo miałem ze swoją chorobą alkoholową. Też mówiłem, no dobra, ludzie przestają pić, ale nie, ja to muszę się zapić. Dla mnie nie ma ratunku. Okej, jak widać na załączonym obrazku, jest inaczej. Kłamałem, okłamywałem siebie i mówiłem sobie nieprawdę. To jest pierwszy taki nawyk i przekonanie, które wam się pojawi, jak zaczniecie pracę nad sobą. A drugi, ciągłe oczekiwanie szybkiego efektu. To ciągłe oczekiwanie szybkiego efektu i zmiany spowoduje, że w ogóle nie zobaczycie, co się dzieje, jak zmieniacie. Jak się zmieniacie w tym danym momencie, bo będziecie ciągle patrzyli do przodu. O Boże, już bym nie chciała tak się napindalać. O Boże, znowu zrobiłem to, a znowu zapaliłem marihuanę, a znowu się napiłem alkoholu, a znowu wszedłem w jakiś dysfunkcyjny związek, i tak dalej. Ale nie zauważacie, że po pierwsze, żyjecie w świadomości. Po drugie, że te okresy są już coraz krótsze. Już. Tylko zauważacie, że ciągle coś robicie źle. No bo taki macie nawyk. To jest coś takiego, jak kiedyś mój sympatyczny kolega powiedział mi fajną, super rzecz. Od każdego człowieka coś dobrego dostaje. Podzielę się z wami tą informacją. Alkoholik, któremu, i teraz będę używał na początku jego narracji, bardzo ciężko idzie zerwać się z chorobą alkoholową. I teraz mówi tak. Przez jeden rok, 2017, mówi, Boże, jak mi ciężko idzie. Ja 4 razy w tym roku zapijałem. Kurde, no nie daję rady, jestem bardzo słaby, kurde, ciągle zapijam. Co parę miesięcy, 3 miesiące nie piję i zapijam. Boże, Jezus Maria, no oszaleję, przecież jestem do niczego. Okej. Okay. To jest pierwszy typ na myślenie na swój temat. Ok, a teraz porozmawiajmy o faktach. W 2017 koleś pije 7-8 dni w tych zapiciach. To tyle. 2016 przez cały rok nie pije 3 dni. Jest różnica? Kolosalna. Tylko nasz mózg nie będzie tego widział. Nie podchodzi do tego analitycznie, nie podchodzi do tego
nie podchodzi do tego tak bez emocji, nie? A skąd się biorą emocje? Oczywiście z myśli. A jeśli mamy przekonania swój temat, że jesteśmy zjebani, to jak tylko jeden raz coś zrobimy, złego w cudzysłowie, na co nie mamy zgody, z automatu wszystkie nasze osiągnięcia, wszystko to, co zrobiliśmy, jest do wywalenia do śmietnika. No i co? To gdzie jest ta miłość? No tutaj też nie ma tej miłości, tylko słuchajcie, kochani. Kochać się możecie co sekundę i nienawidzić się możecie co sekundę. Co sekundę możecie zmienić zdanie? Czy coś się stanie? Nic. Jeśli będziecie wierzyć, że jeśli podjęliście decyzję o zmianie i ona będzie długo trwała, to jesteście w błędzie. To tak nie działa. Dzisiaj w moim świecie wiem, że po pierwsze jestem omylną istotą ludzką. Ja nie używam nawet słowa błędy, bo dzisiaj dla mnie to nie jest błąd. Ja po prostu na daną chwilę robię te rzeczy, które po prostu muszę zrobić. To znaczy się, czegoś się przestraszę, coś nie zagra, coś się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że po pierwsze następnym razem jest duża szansa, że ja tego nie zrobię. Dwa, że nie wprowadzam się w nastrój, który powoduje, że jestem smutny, nieszczęśliwy. Później to zamieniam w agresję. Już. A kiedyś tylko coś zrobiłem. Bang! Adam, co ty robisz? Kurde, co ty robisz? Weź się ogarnij. Jezus Maria, dlaczego znowu się napiłeś? Dlaczego znowu, kurde, kogoś opindoliłeś? Dlaczego kogoś powiedziałeś? Boże, znowu pojechałeś po Oli, znowu pojechałeś po swojej córce i tak dalej, i tak dalej. To przypomina mi zachowanie ojca, niedobrego ojca, czyli takiego, który non stop każe swoje dziecko. Niby oczywiście z miłości, bo chcę go wychować na super syna, żeby wow, nie robił złych rzeczy. Gówno prawda. Tak się nie wychowa na, tak się nie wychowam na super Adasia. Tak będę miał z sobą bardzo słaby kontakt. Mój wewnętrzny dialog będzie zawsze kara, czynność, akceptacja, czynność, kara. Dzisiaj chcę patrzeć na siebie z pozycji miłości. Z pozycji miłości, że wszystko co robię, to po prostu powinienem zrobić. O Boże, aby to wszyscy robili, to co by było na tym świecie? Miłość by była po prostu. Po pewnym czasie nastąpiłaby miłość, nie byłoby wojen. O ja, nie byłoby wojen, by się pozabijali. Nie, bo jakby każdy się zajmował sobą, nikomu nie mówił, że ma się zmieniać, że coś powinien zrobić, no to o co by się było mówić? To jest właśnie początek tej miłości. Spojrzenie na siebie z pozycji kochającego siebie rodzica. To nie, że was nikt tego nie nauczył. Wasi rodzice was nie mogli tego nauczyć, bo ich też nikt tego nie nauczył. Za chwilę ruszamy nad morze. Miłego dnia życia i co wy tam macie, nie wiem. No, dnia to może być wasz ostatni dzień, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, więc nie przepierdolcie tego dnia na głupoty. Buziaki.